Cześć. Dzisiaj porozmawiamy sobie o ślubie, a właściwie o tym, kiedy i gdzie go zorganizować. Mam przyjemność porozmawiać sobie z Filipem Grudniem, który ożenił się rok temu, więc jest na świeżo z tymi wszystkimi rzeczami. Natomiast ja jestem narzeczonym, więc tak naprawdę przygotowuję się do tego. Jestem też fotografem, więc mam takie bardziej techniczne doświadczenie może osoby trzeciej, która może się po prostu przypatrywać temu, jak to jest organizowane i realizowane. No dobra, zaczynając, bo nie ma co przedłużać. Filip, mamy taki przesąd o tym, że ślub należy zorganizować jednak w miesiącach, które w swojej nazwie zawierają literę R. Czy ty masz pojęcie, skąd to się wzięło i czy to ma sens? Raczej takiego pojęcia nie mam. Podejrzewam, że jest to kwestia historyczna. Większość dzisiejszych przesądów ma praktyczne zastosowanie z przeszłości. I dzisiaj lubimy sobie dopowiedzieć do nich kilka dodatkowych rzeczy. No więc uważam, że to w przeszłości któreś miesiące bardziej się nadawały do tego, żeby wziąć ślub, bo może inne aktywności wtedy nie były dla nas istotne, a kolejne miesiące były mniej do tego przydatne, czy mniej się nadawały, to chyba lepsze powiedzenie by było. No bo nie wiem, inne zajęcia w tym czasie ludzie mieli zbyt przytłaczające, żeby jeszcze zorganizować wesele. To, co mówisz, ma sens, bo z tego, co ja się dowiedziałem, a ta teoria przynajmniej wydaje mi się sensowna, to musimy się cofnąć jednak do łacińskich odpowiedników, czyli do februarius, aprilus, januarius i tak dalej, bo wtedy miesiące na R to są wszystkie miesiące pozaletnimi, czyli trochę odwrotnie do tego, co mamy dziś. I wiązało się to na przykład z konserwacją żywności, bo jeszcze moja babcia na przykład brała ślub w styczniu, gdyż tak naprawdę 30-stopniowy mróz zapewniał konserwację żywności. Mogła to przez te 2-3 tygodnie przygotowywać jedzenie, ubić na przykład świniaka czy przygotowywać te wszystkie potrawy. I one przez te kilka tygodni mogły leżeć na zewnątrz nawet, bo po prostu było na tyle zimno. Druga kwestia, w miesiącach letnich mamy plony. No i można powiedzieć, że to jest miesiące gorące, tak? Jest bardzo dużo pracy i w sumie chyba ciężko byłoby znaleźć tyle czasu dla rolnika, ale szczerze mówiąc rolnikiem nie jestem, więc ciężko mi powiedzieć, czy to naprawdę jest niewykonalne, czy po prostu niewygodne. Myślę, że to nawet dziś jest trudno wykonalne w okresie zbiorów samych, kiedy musisz być gotowy cały czas, bo pogoda, akurat masz okno pogodowe i wtedy realizujesz wszystkie te swoje zadania związane ze zbiorami. No tak, szczególnie, że jednak ślub planuje się ten rok, 2 lata do przodu, więc tak, nie zaplanuje się tym bardziej pogody, a tego okna. No i jest jeszcze druga teoria, która mi się wydaje bardzo naciągana, czyli wydaje mi się, że ktoś ją po prostu dopisał na potrzeby dzisiaj. Tak, czyli teoria, że R pochodzi od rodziny i jeśli masz ślub w sierpniu, czerwcu, wrześniu, nawet grudniu, no to dzięki temu, ze względu na tą literę R, twoja rodzina, a czy założysz szczęśliwą rodzinę. No i wydaje mi się to tak dalekie od jakichkolwiek rzeczywistości, że chyba nie ma sensu zbytnio się nad tą teorią rozwodzić. No tak, to jest to, co właśnie mówiłem, że dopowiadamy sobie pewne teorie, bo dzisiaj mamy takie nazwy miesięcy, a wcześniej mieliśmy inne i tam by nie pasowało, tak? No bo to, co mówisz wcześniej, wydaje się właśnie takie praktyczne. Praktyczne zastosowania weszły nam w powiedzonka. No dobra, ale pogadaliśmy sobie trochę o teoriach i o przesądach, a to nie do końca chyba nasz program. Chciałbym, żebyś nam trochę może powiedział o tym, jak to się ma do realiów. Czy są miesiące lepsze, czy są miesiące gorsze na ślub? W kontekście dziś, nie? No ja uważam, że nie ma. W sensie to żadna różnica, czy ta litera R będzie, czy nie, i czy ten, który miesiąc jest gorszy, czy który jest lepszy. Sam brałem ślub w listopadzie z tego względu, że po prostu łatwiej jest przygotować wszystko, i ślub, i całą obsługę, i otoczkę do tego w krótszym czasie, to znaczy w ciągu roku tak naprawdę, bo to już było poza terminami wszystkimi ślubnymi i jest wtedy na to przestrzeń. I
I są takie okresy na pewno, w których jest trudniej to zorganizować, czyli nie wiem, maj, wrzesień albo nawet październik już dzisiaj, święta Bożego Narodzenia, czy zaraz święta wielkanocne. Te miejsca są dosyć mocno oblegane, zawsze jest trudniej wtedy troszeczkę, nawet może nie tyle o sam ślub, bo to się uda zrealizować w jakiejś innej dodatkowej godzinie, ale cała obsługa jest też wtedy skupiona no, na innych ślubach tak naprawdę, nie? Więc myślę, że z naszego punktu widzenia bardziej byśmy patrzyli na okresy liturgiczne w kościele niż na same miesiące. Okej, okay, no to jeśli już dotknąłeś okresów liturgicznych, to zakładam, że są okresy, w których lepiej tego ślubu nie organizować. Z tego co wiem, nie ma przeciwwskazań do żadnego okresu. Nawet w Wielkim Poście ślub możemy wziąć. Oczywiście proboszcz danego miejsca może nie wyrazić na to zgody, chociaż nie powinien mieć ku temu przeciwwskazań, ale nie zorganizujemy wesela. W sensie nie powinniśmy wtedy organizować wesela w tych okresach postnych. Wydaje mi się, że w Adwencie też wypadałoby nie organizować wesela. Tu trochę odbiegając od samego ślubu, spotkamy też obsługę, miałem obsługę muzyczną, która mówiła, a w Adwencie w Wielkim Poście nie ma opcji na to, żebyśmy wystąpili. W sensie było to też dla nich ważne. Okej, okay, to jest dosyć ważna uwaga. Tak, tak. Bo jednak na przykład dla mnie, dla fotografa, no to już jest trochę inaczej, tak? Jakby też nie śpiewam w kościele, więc... Znaczy śpiewam, ale nie jako fotograf. No myślę, że na śluby to nie jest żaden problem, tak? No fotograf przyjdzie, no bo nie jest, właśnie, nie prowadzi zabawy, tak? Tylko... No właściwie ja nawet nie należę do zgromadzenia liturgicznego podczas mszy. Nie biorę w niej tak naprawdę udziału, tak. Bo nie mogę, nie mam prawa wziąć w niej udziału, bo w sumie na dobrą sprawę fotograf jest intruzem podczas mszy, więc cóż, muszę się za parę młodą modlić dopiero dzień później. No ale dobra, to niedziela, więc w sumie źle nie mam. No dobra, ale jeśli już mamy temat miesięcy zamknięty, a właściwie bardziej okresów liturgicznych, to jeszcze mamy takie właśnie dwa wyjątki, kiedy na pewno nie powinno się robić ślubów. No bo mówiłeś, że wesela nie powinny się odbyć w okresie adwentowym i Wielkiego Postu, ale mamy też dwa okresy w wypadku ślubów, kiedy nie powinno się to stać. Jeden piątek i jedną sobotę. No, ja powiedziałbym też nawet, że jeżeli ktoś by chciał w środę, to nie wypadałoby w środę popielcową oprócz tego. Tak. Ale przede wszystkim Wielki Piątek i sobota, Wielka Sobota, tak? To są te dwa dni, kiedy... No, Wielki Piątek nie mamy w ogóle mszy świętych, tak? Tutaj tylko liturgię, ale oprócz tego... Może warto by też powiedzieć o tym, że no ślub nie musi być na mszy, ale to już troszkę odbiegam od tematu. Odbiegam od tematu, ale tylko i wyłącznie raz. Tak, tak. Ale tutaj ten Wielki Piątek jest innym w ogóle wydarzeniem dla historii i dla życia. To tutaj chrześcijan czy katolików. W takim razie, korzystając z tej dygresji, którą wprowadzasz, jest trochę tak, że mamy mszę za nowożeńców. I ta msza za nowożeńców kiedyś, jeszcze przed Soborem Trydenckim, jeśli się nie mylę, odbywała się już naprawdę za nowożeńców, czyli najpierw była liturgia ślubna, później tak naprawdę jeszcze raz wchodziła cała procesja i zaczynała się dopiero msza. A teraz mamy to jakby wszystko skondensowane i razem połączone w jedno. To też taka tylko dygresja. Tak, a z takich ciekawostek to nie powiem dokładnie, bo czytałem to na Kaszubach, będąc tam w parku etnograficznym. Te śluby na wsiach potrafiły odbywać się tak, że we wtorek lub czwartek, chyba we wtorek, kilka par przychodziło, wszystkim był udzielany ślub po kolei, po czym oni już odchodzili, bo wracali do swoich prac, a mszę za nich odprawiał dopiero ksiądz po tym wszystkim. Mhm. Już bez ich udziału. Nawet. O. Tak, tak, tak. To było, okay. Oni po prostu, te śluby były udzielane im, a msza była później. To by dopiero było ekspresem zrobione w takim razie. Tak, ale to szczegóły to trzeba sobie doczytać już we własnym zakresie. Mogę się mylić w jakichś przypadkach. Okej. Okay. O tym jeszcze kiedyś sobie pogadamy, bo mamy specjalny odcinek na to przeznaczony, na takie trochę inne rzeczy i wszelakie różnego rodzaju
obrzędy. Natomiast teraz bym chciał przejść już może bardziej do godzin. Czy są godziny lepsze albo może bardziej korzystniejsze, czy też nie? No i też, czy na przykład lepiej to robić, no bo jeszcze mamy tak naprawdę kwestię dni, tak? No bo mamy inne pewnie godziny w piątki, inne w soboty, w środku tygodnia, jeśli ktoś bierze ślub, no. To... No tak, no na pewno w środku tygodnia, liczę środek tygodnia, a w zasadzie cały tydzień bez niedzieli, tak? Czyli między poniedziałkiem a sobotą te msze na ogół odbywają się, główne msze w kościele rano i wieczorem. Nie wiem, między szóstą a ósmą się rozpoczynają, a potem między pewnie 16:00, w zależności też oczywiście od tego, jaki mamy okres roku, czyli często od października tam do marca czy kwietnia odbywają się, nie wiem, o 16:00, a później o 18:00 są w okresie letnim. Więc w tygodniu, czyli między poniedziałkiem a sobotą, pomiędzy tymi godzinami tak naprawdę możemy próbować, pewnie bardziej popołudniem niż rano. No to chyba bardziej już ze względów, jeżeli organizujemy wesele, no to lepiej jest to zrobić popołudniem. Natomiast weekend też zazwyczaj, nie? No tak, tak, tak. No w niedzielę no to często jest to msza za nowożeńców. Wydaje mi się, że w trakcie po prostu zwykłej mszy, która się odbywa, jest ona wtedy za nowożeńców, no bo jest ich sporo często w kościołach. No, to zależy jaki kościół i gdzie, no niektóre mają mniej, niektóre więcej. Ale tak, no wydaje mi się, że te popołudniowe godziny są przy weselach trafniejsze. Jeżeli nie robimy, no to dlaczego nie zrobić sobie w południe i jechać na obiad tylko z najbliższą rodziną. Dokładnie. No i jest jeszcze kwestia słynnych piątków. No bo w piątek ślub, jak już wiemy, można wziąć. Co z weselem? Często jest udzielana dyspensa w związku z piątkiem. Czy ona musi być udzielona, żeby w ten piątek zorganizować wesele? Czy też w ogóle jest sens o nią prosić? Czy to jest właściwe prosić o tą dyspensę w piątek? Co ty o tym sądzisz? Ja uważam, że to właściwe. W sensie dla... może dla któregoś z gości być to nawet ważniejsze niż dla nas, że jest to piątek, a on jakby chciałby zachować pewne swoje przekonania i zachować tą wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ale zauważyłbym jeszcze jedną rzecz, że możemy otrzymać dyspensę od proboszcza, gdzie bierzemy ślub, ale wesele możemy mieć w innym miejscu, więc to prawo terytorialne w kościele obowiązuje. To tego proboszcza miejsca, gdzie jest wesele, powinniśmy spytać o dyspensę. Lub okej, okay, to, tego, może, tak, bo, to tak, mogą tak. być komplikacje. Mogą, ale na ogół jest tak, że to z tą prośbą wychodzi proboszcz udzielający ślubu, czyli parafia ślubu wychodzi z prośbą o dyspensę do proboszcza miejsca, gdzie jest wesele. Okej. Okay. No to też pewnie to nie jest, może być daleko, więc raczej oni się wszyscy między sobą znają. Tak, raczej tak, ale są miejsca, mieszkam w Oświęcimiu, tutaj jest granica diecezji, gdzie potrafią, i województw też niedaleko, gdzie potrafią być po prostu granice. Ta wioska jest w tej diecezji, ta jest w drugiej, ślub bierzemy w tej, a wesele mamy w tej drugiej. I nagle jesteśmy pomiędzy diecezjami w ogóle, gdzie już może raczej się znają, ale już są, no właśnie, biskupi też mają swoje możliwości jakby tych dyspensji i mogą różne mieć podejście do tego. Więc wtedy też księża mają różne podejście. Wracając jeszcze na moment do godzin, wydaje mi się, że dosyć ważnym aspektem przy organizacji ślubu jest to, ile chcemy w ogóle czasu na niego przeznaczyć, bo może być też tak, szczególnie tak jest w soboty, mi się wydaje, no bo po prostu pozostałe dni jest mniejsze oblężenie, tak to nazwijmy. Szczególnie tak jest w soboty, że jednak mamy na przykład, tak jest u mnie w parafii, jest bodajże o 14:30, 15:30 i 16:30, a msza parafialna jest o 18:00. W sensie to są okna dla ślubów, tak? Czyli najpierw mamy okno godzina, godzina, półtorej i mszę parafialną. No i wydaje mi się też, że jeśli na przykład zastanawiacie się nad jednak dłuższą formą, nad bardziej rozbudowaną liturgią, no to trzeba brać pod uwagę te godziny, w których macie trochę więcej czasu, żeby nikt was po prostu już nie poganiał i nie stał wam nad głową, bo zacznie wam gadać w tle na przykład w krużgankach, że no po prostu gadać, tak? I będziecie tego... Tak, tak, no to jest kwestia... Jeszcze
między dwoma ślubami, to myślę, że goście często czekają sobie, bo wiedzą, że zaraz jest kolejny i tak dalej. Ale jak mam już mszę i będzie tam zbyt mało czasu pomiędzy naszą mszą ślubną za nowożeńców, a mszą parafialną, to ludzie już wchodzą i siadają. Już się tam robi, może się zrobić tłok, ta ślubna się skończy, młodzi wychodzą, a już zaczyna grać organista coś innego, w sensie może tam dojść cały do ten pewnych... klimat, tak naprawdę. To wszystko, co próbowaliśmy osiągnąć, nagle jest jednym momentem łamane. No, niestety. Tak. Więc tu rzeczywiście też mówisz, nie, że są godzinne odstępy i mniej więcej tyle się przeznacza na mszę ślubną. One trwają około godziny, no, trochę mniej, raczej więcej, dużo więcej nie. Ale tak do godziny trwają. No i myślę, że wtedy fajnie sobie pomyśleć po prostu o takich rzeczach, że może ktoś inny mieć. Oczywiście możemy się dowiedzieć wcześniej, czy jest ślubna przed nami, po nas. To się wiąże też z wystrojem kościoła, bo każdy, nie wiem, możemy się dogadać z inną parą i zrobić wspólnie wystrój. Albo każdy chce mieć swój, no i wtedy ktoś przyjdzie i zacznie nam przestawiać rzeczy za moment. Więc to też są takie aspekty, na które warto zwrócić sobie uwagę. Dowiedzieć się tego wcześniej. Do tych dekoracji jeszcze wrócimy, bo to ciekawe. No jasne, to tylko tak wspominam, bo mówimy tu o jakimś okresie pomiędzy mszami albo no trwania tak. mszy. Znaczy, kiedyś miałem przyjemność rozmawiać sobie właśnie z moim proboszczem na ten temat. Powiedział, że on ma już tak obcykane, że zawsze jest 45 minut, jest perfekcyjnie dokładny w tych kwestiach, no ale z drugiej strony ja wiem też, że taki ślub jest też bardzo okrojony, tak przynajmniej dla mnie. Tak. Ja po prostu wiem, że ja spróbuję się zmieścić w godzinie 15, tak? I to jest dla mnie mniej więcej taki punkt, którego ja się chcę trzymać. Po prostu dochodzi zbyt dużo elementów, tak? Dookoła. Tak, tego. Tak. No, to proboszcz może być nastawiony na 45 minut. Nasz też był chyba na dość krótką mszę nastawiony, ale mieliśmy scholę, która śpiewała, więc schola stwierdziła, że będzie śpiewać wszystkie zwrotki piosenek. No i msza się przedłużyła. No ale to chyba naturalne akurat, szczególnie na przykład ja miałem też taką okazję, że byłem na ślubie u neokatechumenów i tam już musiał proboszcz na samym początku mszy, a czy mszy, no jeszcze nie zaczął się ślub tak naprawdę, nie? Tam było tam, nie wiem, z 2 minuty po czasie, bo po prostu poprzedni ślub miał opóźnienie, więc wszystko się obsunęło. No i on już mówił z ambony, nie? Że drodzy państwo, wy się musicie wyrobić, bo ja mam po prostu mszę parafialną za 55 minut, więc jak się nie wyrobicie, to ja was wygonię, nie? Bo już jakby już był taki strach, widzę w oczach proboszcza, że no mogą przeciągnąć i wcale bym się im nie dziwił, no bo w sumie Żal po prostu nie zrobić takiej pełnej liturgii, tak. jak już to jest raz w życiu. Nie? No dobra, mamy tak naprawdę chyba kwestię czasu i tego odpowiedź na pytanie, kiedy zrobioną, tak mi się wydaje. Przejdziemy chyba sobie do gdzie. O tym trochę mówiliśmy w pierwszym odcinku, jak wybierać parafię, bardziej chyba tak naprawdę jak wybierać księdza. Tak, to o tym mówiliśmy. Który nam to zrobi. Jak ty wybierałeś swoją parafię? Szczególnie, że możesz też nawiązać do tego, że jednak jesteś trochę, może nie obierze świat, ale obierze Polska. Tak. Miałeś ich do wyboru kilka. Zgadza się. No, pochodzę z Ciechocinka, więc to była taka moja parafia, z którą jestem najbardziej, no już teraz mniej, ale z którą byłem najbardziej związany przez mogę powiedzieć, że 25 lat, tak? Bo tam jakby byłem ministrantem i mniej więcej wiedziałem, co się dzieje cały czas. No ale studiowałem w Gdańsku, tam w zależności od tego, gdzie mieszkałem, to były różne parafie, potem w Krakowie znowu dwie różne parafie, więc różne sytuacje z tego wynikają, co też za chwilkę wspomnę. No a moja żona pochodzi ze Skawiny, więc to była jej parafia, ale kościół w wiosce obok jest im bliższy, bo to jej dziadek też brał udział w budowie tego kościoła, ale w czasie, kiedy planowaliśmy ślub, już mieszkała w Oświęcimiu, więc to była jej parafia miejsca, w którym mieszkała. No i tak naprawdę jak wybrać parafię? No bo moglibyśmy którąś z tych, bo z każdą jesteśmy związani. Mówi się o tym, żeby wybrać parafię Panny Młodej, no ale Oświęcim to żadna rodzina tu nie ma blisko, w sensie no trzeba dojechać spod Krakowa.
Więc tak naprawdę wybraliśmy tą parafię tej wiosce obok, bo po prostu jest największa jakby jakaś relacja z nią, rodzin, przynajmniej jednej rodziny. A i tak planowaliśmy wziąć ślub no, tutaj na południu Polski, bo część mojej rodziny stąd pochodzi. Czyli więcej osób, łatwiej jest im dojechać w to miejsce, mniej osób musi się zjeżdżać z Polski i świata. Czyli ten aspekt tak. praktyczny też był dość istotny. Był istotny, ale jednocześnie jak już wybierać z tych kościołów, to ten, z którym jest jakieś powiązanie, taka relacja, z którą naprawdę... No, też z proboszczem było się dobrze dogadywać, nie robił żadnych tam nam problemów, wszystko tak naprawdę po naszej stronie leżało. I to był jakby sposób wyboru, też nie chcieliśmy dużego kościoła, on był trochę mniejszy, dzięki temu tak naprawdę jak wszyscy goście przyszli, to on się zapełnił, więc nawet takie wrażenie, że ten kościół mały, ale jest pełny, jest inne w trakcie mszy. W sensie, no ławki są pełne, tak? No bo będą nawet jak ktokolwiek chce usiąść na końcu, to już nie ma tam miejsca, bo musi iść coraz bliżej do przodu, nie? Nawet nie tyle, że ładnie to wygląda, ale po prostu robi taką atmosferę, że ci wszyscy ludzie są z nami wtedy. Mhm. Znaczy teraz też nie do końca jest to korzystne, nie? No bo tak naprawdę kościół musi... dzisiaj może nie, no. Zapewniać jednak dystans społeczny, więc tak naprawdę jeśli w twoim, że tak powiem, czasie ten... Zdążyłem. Ten rok temu właśnie zdążyłeś i to się jak najbardziej opłacało. Ale niestety nie wszyscy sobie teraz mogą na taki luksus pozwolić, ale w przyszłości na pewno wezmą pod uwagę. Tak, tak. Ja wybierałem, ja miałem chyba wybór jednak bardziej ograniczony niż ty, bo miałem swoją parafię w Toruniu, na Wrzosach. Miałem też parafię mojej narzeczonej, też w Toruniu, taką rodzinną. I mieliśmy wspólną parafię, można powiedzieć, w której jednak jesteśmy w tym momencie najwięcej, czyli jezuitów na Rakowieckiej w Warszawie. Po prostu należymy do duszpasterstwa. No i też stwierdziliśmy, że w sumie pewnie u jezuitów w tym momencie byłoby nam osobiście najbliżej, tylko po prostu kwestia jest taka, że no, cała rodzina jest w Toruniu, więc w sumie jakby też się nie do końca opłaca. Tylko, żeby też nie było. Ja miałem bardzo mocną relację na przykład ze swoją parafią, więc wybór jak już był między Warszawą a Toruniem i Toruń wygrał, no to moja parafia też, że tak powiem, była oczywistym wyborem w przeciwieństwie tam do parafii mojej narzeczonej. No tak, no to właśnie, to jest to, że trochę praktyka, taka jakby użyteczność pewnych rzeczy czasem wygrywa, ale wtedy dobieramy to, co możemy, nie? Co jeszcze się da z tego wyciągnąć, czyli pewne relacje z miejscami. No, szczególnie, że niektórzy wpadają na takie pomysły, nie wiem, na przykład ślub w Grecji, tak? No i tak. Też niewiele osób do Grecji się weźmie, bo jednak będąc gospodarzem, my płacimy za wszelkie koszty gości na dobrą sprawę, więc powinniśmy płacić za loty, noclegi i tak dalej. No i trochę tak jest, że nawet jeśli będziemy mieć ślub w Grecji, w takim, no można powiedzieć, ciekawym miejscu, gdzie jest ciepło, gdzie nie trzeba się martwić o pogodę, to tracimy te dwie dosyć ważne rzeczy, czyli po pierwsze tracimy szansę na to, że rodzina pojedzie tam z nami, że pojadą tam nasi bliscy i że ten kościół, tak jak właśnie mówiłeś, się zapełni. No i tracimy kwestię relacji z parafią po prostu, że to jednak nie będzie nasze. Chociaż będzie bardzo ładne, a czy ja jestem bardziej zwolennikiem robienia tego, co jest nasze, niż to, co jest bardzo ładne. Najlepiej, żeby było nasze i ładne, i to też można zrobić. Tak. No i tak na dobrą sprawę, no przynajmniej ja mam też takie doświadczenia ze swojego ślubu, znaczy ze swojego, no ze ślubu, na którym po prostu byłem jako wykonawca, tak, w Hiszpanii, gdzie to totalnie inaczej wygląda, gdzie para młoda wstaje o godzinie tam 9:00 i tam naprawdę było pół świata, tak. Bo się zjechali i Niemcy, i ludzie, bo ona była chyba Indonezyjką, jeśli się nie mylę, albo Filipinką, on był Hiszpanem, także no, to też było bardzo dziwne, na przykład ślub chyba w 3 albo 4 językach jednak, wymiennie, okay. Tak, żeby każdy mniej więcej skumał chociaż część dla siebie. Okej, okay. Ale to wszystko, to nie jest na nasze, nie? Więc ciężko to po prostu porównywać.
Wydaje mi się, Filip, że mamy wszystko, jeśli chodzi o to, kiedy i gdzie zorganizować ślub. No i tak na dobrą sprawę też nie chcemy przedłużać, więc chciałbym Was zaprosić przede wszystkim chyba do trzech rzeczy. Po pierwsze, chciałbym Was zaprosić do dołączenia do grupy, którą razem z Filipem moderujemy, do grupy Ślub po Bożemu na Facebooku. Link znajdziecie w opisie filmu. I ta grupa ma służyć do tego, żeby wspólnie dzielić się inspiracjami, radami, wiedzą na temat organizacji ślubu, żeby Wasz ślub właśnie taki był, żebyście mogli go sobie zorganizować w tak piękny i niesamowity sposób. Po drugie, chciałbym Was zaprosić do lajkowania. No i przede wszystkim zależałoby nam jednak na tych dobrych ocenach, pod warunkiem, że Wam się podobało, bo jak Wam się nie podobało, no to nie. No, ale jeśli się podobało, to zapraszamy Was do łapek w górę. No i zapraszam też do subskrybowania, żeby po prostu i do zaznaczenia dzwoneczka, żebyście po prostu w przyszłości mogli zobaczyć kolejne filmy, a my widzimy się już za tydzień. To co? Żegnamy się? Żegnamy. Cześć. Dzięki. Cześć.